chce wziąć udział w konkursie! Zapraszamy wszystkich! Poza tobą! Idź stąd! Fuj! O, od razu lepiej! Czyja to fura? Proszę się nie martwić, już otwieram! Proszę bardzo, ostrożnie! Ach, ta podróż trwała wieczność! Będę zaszczycona, jeśli weźmiesz ulotkę! Precz! Co to jest? Zaproszenie na konkurs plastyczny? Nie! Po co wiatr w ogóle istnieje? Nic tu nie ma! Co to? Konkurs plastyczny? O, dzięki! Oddawaj to! Popatrz, co narobiłaś! Chyba obie tam trafią. Dobrze, gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza. Tęcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. O! Hej, maluchu. O! Nie! O, dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka planek. Gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie. Teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne. Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda? I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Dałam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo. Wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie. Weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, sio. Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu.
I gotowe! Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk! Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Zaradność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba. Słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi. Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot! Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie? To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. No i co teraz? Halo, proszę pana. Co? A tak, następna runda to origami. Ziu! Origami? Dobra. Dobrze, że zawsze mam papier przy sobie. Żartuję, lokaj mi go dał. Wolę papier, który ma jakąś wartość. Złoto jest jeszcze lepsze. Proszę bardzo. Ło! Jest prawdziwa? Lepiej wezmę się do pracy. No dobra, raz kozie śmierć. Robi się coraz goręcej. O! Zmieniła się w złoto. Nie poprzestanę na tym. Do środka. Uff, orety. Tak, udało się. Fantastycznie. Mua! Panienko Betty. Dzięki, kucharzu. Niesprawiedliwe. Ciekawe, czy został mi jakiś wolny papier. To nie złoto, ale może być. Gotowi na odrobinę magii, kochani? Rety? Jaka pognieciona kartka. Zabawne, wiem. Ale mogę to uratować. Byle nie przesadzić. Jak nowy. Nieważne. Mam inne zmartwienia. Kilka zagięć i przestanie wyglądać jak kartka. Narysuję kilka znaczków. Wygląda dziwnie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Poznajecie już? To najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Ha? Cierpliwości, dobrze? Jeszcze kilka kresek. I to samo z drugiej strony. Zwijaj i rysuj na pustych polach. Proszę, już gotowe. Skoro tak mówisz... Teraz kolory. Ona umie tańczyć, widzisz? Ruszam jej kończynami. Ha! Nie wygram z tym! A może jednak? Zrób zgięcie na górze i drugie w przeciwnym kierunku. Poskładaj tak całą kartkę. Potem narysuj prostą linię. I dwie prostopadłe w dół. Potem zamknij, tworząc kwadrat. Widzisz już, co to będzie? To narysuj małego króliczka. Jaki słodziutki! O raju! A obok niego małego misia. Słodkie, prawda? Nie zapomnij pokolorować obrazka. Pomarańcz i błękit to idealne połączenie. A teraz nasze zwierzaki. Kolor bardzo ożywi ten rysunek. Ostatnia rzecz. Na koniec złóż z powrotem kartkę. Tada! Gotowe! Ciężki wybór, ale ta baletnica... Wygrywasz! A co z moim pięknym dziełem? Miłość dobrze robi na natchnienie. Oby potrafił to docenić.
Ryzykwizyk? Cześć, David. Fajnie, ciekawe, co napisała. Tak, już wiem, co jej odpisać. Tylko spokojnie. Niech pomyślę. Auć. Moje książki. Wybacz, pomogę je pozbierać. O, takie miękkie. Aha, wow. Książki? A, no tak. Więc... No tak, dzięki. Chyba się zakochałem. Zaraz, spojrzę jeszcze raz. Tak, to wyjątkowy chłopak. A. O, już wiem, jak odpisać. Przypomnę jej chwilę, kiedy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy. I po kłopocie. Super. Wow. Pamiętam to. Co za słodziak. Kocham cię, mała. Przygotowanie to ważna część procesu tworzenia. I sporo popraniny. Tak czy siak, zrealizuję mój pomysł na dzieło. Pierwsze pociągnięcie jest najlepsze. Dodam błękitne elementy. Wygląda coraz lepiej. Chyba nie. Coś okropnego. Nie, dobrze, że mam sporo papieru. Ładnie. Jeszcze gorzej niż poprzednio. No dalej, skup się. To chyba jakaś kpina. Czemu nie umiem namalować durnego kwiatka? W porządku. Spokojnie. Głęboki wdech. Dam radę. Potrafię to zrobić. Do dzieła. Ostrożnie. Ostrożnie. Hopsik! Niefortunny przypadek. Ale zaraz, zaraz. Co za ciekawy kształt. Wykorzystam go. Różne pociągnięcia pędzla stworzą rozmaite, ciekawe wzory. W moim przypadku płatki. Kiedy namalujesz cały kwiat, dodaj zieloną łodyżkę i liście. Widzisz, jak ładnie wygląda? Ostrożne pociągnięcia mają potencjał. Można nawet połączyć kwiaty. To zapełni puste miejsce. Wiedziałem, że się uda. O, sam to wszystko namalowałeś? To dla ciebie, Eni. Ja będę malował dalej. Tym razem zastosuję nową technikę. Ale spokojnie, nie zmienię motywu. Dzięki tym pociągnięciom liście wyglądają jak żywe. Możecie poświęcić im nieco więcej czasu. Domalujcie też trawę. Ta część jest nieco bardziej skomplikowana. Wykorzystam piankowe farby jak ta, żeby stworzyć ciekawą teksturę. I to balonem. Czyż to nieprzyjemne? Użyję go jak stempla. Powstaną fajne, oryginalne kwiatki. I jeszcze ten. Fajne, co? Super. Co ty na to? David! Sam wymyśliłeś tę technikę? To moja tajemnica. O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. Wow. A ja?
proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Dobra, tu będzie dobrze. Tak? Drzewka, przyroda i w ogóle. Będę lepszy. Akurat. No nie wiem. Co? Gdzie żurawie zapuszcza? Dobra, niech ci będzie. Stanę ze tutaj. Co by tu... Bingo! Jaki śliczny. Oby David go nie zauważył. Byłam pierwsza. Aha. Kto namaluje lepszego ptaka, wygrywa. Na początek kilka zręcznych ruchów. Potem wystarczy wiedzieć, gdzie rysować. Ładnie, co? Pokoloruję, żeby był jak żywy. Żółty to radosny kolor, prawda? W sam raz dla wesołego ptaszora. Dodam trochę zieleni. Co za kojący odcień. I kojący oczy błękit. Najlepiej zaczynać przy liniach. Wygląda o wiele schludniej, prawda? Prawie gotowe. Jeszcze parę detali. Tak się to robi. Prawdziwe arcydzieło. Zgodzisz się? Tak, jestem zadowolony. Co to ma znaczyć? Potrzebowałam pomocnej dłoni. Wystarczy tylko jedna. Cóż, warto dodać parę strategicznych kropek i kresek. Widzisz głowę ptaszka? Spokojnie, zaraz zobaczysz. Ta gałąź powinna pomóc. A oto jego urocze łapcie. Odrobina zieleni to bardzo kojący detal. Teraz widzisz? Jestem bardzo kreatywna, co nie? A skoro jesteś taki ciekawy, nie najgorzej. O! Obydwa obrazki są piękne. Spytajmy Sora. Poważnie? Oby nic mu nie było. Chyba uciął komara. Hej! O! Skończyliście? Świetnie, świetnie. Ale dajcie mi jeszcze 5 minutek. No dobra. Namaluję coś, co wszystkich zadziwi. Chyba już wiem, co? Barwy dopełniające górą. Ale czegoś tu brakuje. Tylko czego? Fuj, ta piłka jest tandetna. Oho, co za genialny obraz. Mamo! Oj, nie teraz. No dobrze. Zostało ci sporo farb. Czyli mam pole do popisu. Dziękuję. Sama nie wiem, co zrobić. No dobrze, spróbuję trochę. Hej, gdzie się podziała paleta? David? Zabrałeś ją? Przepraszam? Patrz, to ja! Nazwę to woda w stawie. Aha. O, już wiem. Chcesz namalować portret? No to próbuj, David. Wow, znowu? Fajnie, co? Masz zupełną rację. Tak? A może pomaluję palcami? Leci! Ha! Niebieska kropka w natarciu. A teraz mój ulubiony kolor.
Juhu! Tak jest! Patrz, mamo! No cóż, to niesamowite! Ale wypróbujmy inną sztuczkę. Symetria też jest piękna. Udowodnij, że to prawda. Stwórz ją na swoim obrazie. Piękny motylek! Ta linia sprawi, że będzie jak żywy. Obrysuję też kontur skrzydeł. I z drugiej strony. Gotowe! Podziwiaj, to czyste piękno! To dopiero początek, synu. Możemy zaczynać? Czeka nas ciekawa lekcja. Ale super! Oto pierwsze słowo. Proszę je przepisać. No, śmiało. To bardzo proste. Dobrze, skup się. I gotowe. Jak mi poszło? Zaraz. Co to jest? Spróbujmy jeszcze raz. Najpierw literka R. Jasne. Umiem ją napisać. Dobre podejście. Jak? Wiedziałem, że się nie spełnię w tym zawodzie. Zaraz, ten przypadkowo ustawiony wieszak z czymś mi się skojarzył. To wszystko zmieni. Najpierw napiszę literę R i ją zamaluję. Potem narysuję kwiatek, buźkę i całą resztę. Wygląda świetnie. Teraz to pokoloruję. Plastyka jest lepsza niż pisanie. Powinna być częściej. Jeszcze krople deszczu. Umiesz obrysować jej płaszcz? Wow! Tak! Spróbuję. To znacznie łatwiejsze. O, niesłychane! Widzi pan? Zuch, dziewczyna! Wiedziałem, że się uda! Zatrzymaj obrazek! Tylko na to cię stać! Ha? Zaraz! Nie ma taryfy ulgowej, Jared! No już, dzieciaki, czas na lekcję! Przestańcie się wygłupiać! Zaczynamy? Dziś będziecie rysować! O, ekstra! Nuda! Ha, co robi Madison? Nie mam pomysłu. Sztuka to bzdura, ale muszę coś namalować. Mam tyle farb do wyboru. Och, ręce opadają. Zaraz. Ona już skończyła? Niech pomyślę. Już wiem! Użyję naszyjnika. Zamalowałem płótno na biało. Ułożę łańcuszki w różnych pozycjach. Potem dodam krople farby. Będą wielokolorowe. Przeciągnę łańcuszki przez kółko. Rozmarzę farbę, tworząc ciekawy wzór. Wiem, to przepiękne. Można już bić brawo. Co ty wygadujesz? O, jakie to fajne! Ale ja mam ładnego jednorożca. Jest lepszy, prawda? Jared, co za barwy! Emocje! Wiedziałem, że w głębi duszy jesteś artystą. Madison, całkiem nieźle. Oto wasze stopnie. Oceniłem sprawiedliwie. Brawo, Jared, brawo! Ale przecież to ja jestem zdolna. Ja też. Kłaniam się, profesorze. Co oni tam robią? Skończcie wreszcie. Nie mam całego dnia. Uwaga, idę! Ups, tu stoi ściana. Łaskocze. Uwielbiam poczekalnię dentysty. Jared, nie hałasuj. Ha, co mówiłaś? Ojej, przestań. Przychodźmy tu co tydzień. Jared, nie rób tak. A to co? Jakie gładkie i mięciutkie. Zupełnie jakbym ubrał się w misia. O tak, pięknie. Poczekaj, chłopcze. Siadaj. Nie rozrabiaj, dobrze? Lepiej coś narysuj. Uwielbiam to. Spójrz na to, synku. Wow. Najpierw narysuję krótkie kreseczki. W różnych kolorach. Będą razem tworzyć okrąg. Teraz postawię nad nimi czarne kropeczki.
Dorysuję mniejsze kreseczki cieńszym pisakiem. To wygląda jak ludziki. Będą się trzymać za ręce. I dorysuję cienie ołówkiem. Rozmazywanie da dobry efekt. I co ty na to? Fajne, co? Wow, coś wspaniałego! Teraz sam spróbuj. Przepraszam, że tak długo. Teraz pani, zapraszam. Poczeka pan. Nieważne, muszę iść. No dalej, kochanie. Moment, tato! Ale konkurs! Musi być idealny. Zdolne z ciebie dziecko, ale chodź. Musimy wejść. Czas ucieka. Nie stresuj mnie. Tato, stój! O nie! Moja córeczka! Jestem tu, już dobrze. Wcale nie. Rysunek się podarł. Widzisz to? Tak, to okropne. A co z konkursem? Która godzina? Myśl, co można na to poradzić? Już wiem! Papa na ratunek! Rysuję dwoma flamastrami naraz. To jak lustrzane odbicie. Nie wiedziałem, że tak umiem. Proszę, gotowe. Niezłe, co? Wow, piękne, tato! A teraz do środka. Idę za tobą. No i jesteśmy. Wow, nie do wiary. Wiedziałem, że tak będzie. To zasługa mojego talentu. Stworzę kolejne arcydzieło. Tyle farby wystarczy. Teraz ją rozprowadzę. Cześć, kochanie. Wzięłam prysznic. Wysuszę włosy. Wiatr we włosach jest taki przyjemny. Hialalala. Ha? Mamo, ostrożnie. Może zmienię fryzurę? Hej, uważaj! Lubię tę czapkę! Wyglądam bosko! Nie! Mamo! Zniszczyłaś mój obraz! Jak mogłaś to zrobić? Wiesz, jaka to katastrofa? Już słyszę. To twoja wina. Jak to uratować? Och, synku, przepraszam. Nie wiedziałam. Nie płacz, wymyślę coś. I chyba wiem co. Patrz na to. Wyleję farbę akrylową na płótno. I zrobię okręgi w różnych kolorach. Potem rozdmucham je suszarką. Powstaną fale z farby. Kolory się zmieszają i powstanie wzór. Mamo, to genialne! Wiem, mój mały, ale bez suszarki nie dałabym rady. Wow, pomysłowe! Mam wenę. Też namaluję obraz. I to jest dobre podejście. Poczekaj chwilę, pożyczę to. Dobrze. Nie ułożę sobie fryzury. Ciasto niedługo się upiecze. Posprzątam w tym czasie. Mamo, patrz! Pojedźmy na wczasy. Widzisz, jak tu pięknie? Co ty na to? Przydałby mi się urlop. Ale najpierw coś sprawdzę. Brakuje paru groszy. Bilet na samolot, zakwaterowanie? Nie, to niemożliwe, Jared. Oj, co za szkoda. Trudno. Spróbuję poudawać, że jestem na wyspie. Przykro mi, synku. Mam coś dla ciebie. Może poprawi ci humorek. Patrz, co tu jest. Muszelka z nadmorza. O, bardzo ładna. Ale nie przekupisz mnie byle czym. Byłam pewna, że się uda. I co teraz? Muszę pomyśleć. Zaraz. Wykorzystam folię aluminiową. Nałożę farbę na płótno i zgniotę folię. Rozprowadzę nią farbę, tworząc kolorowy wzór. Obraz zyska fajną teksturę. Dodam jeszcze parę szczegółów.
przykład muszelki. Zupełnie jak na plaży. Niemal słyszę fale rozbijające się o brzeg. Jared, spójrz, jaki przyjemny widok. Wow, aż mi się chce opalać. Świetny obraz, mamo, ale to nie w czasy. Zaraz, mam jeszcze coś. Napis na sprzedaż. Poczekajmy chwilę. Aha, jakiś frajer, to znaczy klient. Co to było? Mamy forsę, czyli możemy... O raju, jestem taki szczęśliwy. Wymiatasz, mamo. Poczekaj. Zacznij malować po powrocie do domu. Już planuję następny wyjazd. Ach. Słyszałam o miejscu, w którym są prawdziwe jednorożce. Nie chciałabyś zobaczyć jednego na żywo? Co za pytanie! No to czytamy. Spójrz na te kolory i ten magiczny ruch. Co się dzieje? Wow! Hej, gdzie jesteśmy? Zobacz, jakie stroje. Dobrze mi w różu. Ja bardziej wolę niebieski. Madison, spójrz! Patrzycie na mnie? Lubicie moje błyskotki? Więc polubicie to wyzwanie. Porysujemy? No pewnie! Co mamy na początek? Miau! Kochamy kotki! Są najsłodsze! Dziewczyny, rysujemy, pamiętacie? Narysować kotka w prążki? Nie ruszaj się, dobrze? To precyzyjne? Teraz będzie. Proporcje muszą się zgadzać. Nie, dalej nie to. To pomoże. Mała próbka futerka. Dobrze, że mam gogle. Spójrzmy na obliczenia. Tak jak myślałam. Co ona tam robi? Sprawdzimy wyniki, czyli miałam rację. Dość nauki. Przyszła pora na sztukę. Już po czasie? Spójrzmy, co narysowałyście. Pokazujemy. Świetnie, Madison. Naprawdę ładny. Zobacz, jak to zrobiłam. Najpierw piszemy kat. I rysujemy wokół liter. Możemy dodać kolorowe detale. Jeszcze pyszczek. Nie zaszkodzi kilka pasków. Nawet podobne, prawda? Czas na drugi obrót. Serca? Nasze ulubione! Mamy idealnych modeli. Raz, dwa, trzy, go! Takie ciacho! Moje serce należy do niego. To mój David! Twój David? Oj, trochę niezręcznie. Nie kłóćcie się. Na pewno jest jakieś rozwiązanie. Halo? Chyba nie mam innego wyboru. I ciach! Już nie taki piękny. Wybaczcie. Jest mój. Zawsze tak wyglądał? Co ja sobie myślałam? Och, jakiś inny ten uśmiech. Nie lubię osądzać. A właśnie. Hej, Annie. Czy to David? Poprawię się.
Gdzie? Ha, frajerka! Nie widzę go. Gdzie? Moje markery zniknęły. Madison, zabrałaś je? To nie było zbyt miłe. Spróbuj teraz coś ukraść. Czy ona zamarzła? Ha, to moje markery. Dziękuję. Serduszka, tak? Aby narysować idealne, zamknijcie je w prostokącie i narysujcie kreski od linijki. Potem zakrzywione linie w sercu. Użyjcie dowolnych kolorów. Poprawcie kontur, żeby zrobić efekt cienia. To samo z drugiej strony. Dodajcie blasku białą kredką. Skończyłam! Serce w 3D! I odczarowujemy. Ale ja nic nie narysowałam! Przepiękne serduszko. Ale świetne! Przepraszam za tamto. Dla mnie? Dziękuję! Mnie wystarczy David. No dobrze. Kręcimy. No to do dzieła. Rysujemy dłonie? Ciekawe. Mam pomysł. Patrz na to. Co się stało? Trochę mnie naelektryzowało. To cień mojej dłoni? Wpadłam na genialny pomysł. No, znacznie lepiej. Stała się światłość, drodzy państwo. Zaczynamy. Odrysujcie swoją dłoń. Następnie przeróbcie na kaczusie. Teraz kolorujemy na biało, ale zostawiamy skrzydła. Teraz można. Pamiętajcie też o łapkach. Jak mam to narysować? Głupio wygląda. Coś innego. To też za trudne. O, to będzie dobre. Oj, to przez przypadek. Spróbujmy tego. Obrysujcie swoją dłoń. A potem przeróbcie na pieska. Już nie wygląda jak dłoń, prawda? Patrzcie na ten jęzor. I brązowe futerko. Czas minął. Spójrz na te arcydzieła. To były dłonie? Niesamowite. Ta kaczuszka jest przepiękna. Mistrzowska robota. Doskonale. Jak wybrać zwycięzcę? Oba rysunki są piękne. Dwoje sędziów. Dla dwóch zwyciężczyń. Czyli obie wygrałyśmy? Gotowe na następną rundę? Och, zobaczmy te żyrafcie. Jak to narysować? To przecież łatwizna. Narysuję bez patrzenia. Już wiem. Zacznijcie od głowy. Jeszcze kilka kresek. Już mam. Najpierw coś na ząb. Co za świeżość. Uff, ogromny ten sklep. Ale mam już pomysł na rysunek. Napiszcie najpierw te cyfry. Spójrzcie na tę żyrafkę.
tytuła Bąbek. Przepiękny motylek. I na koniec rybka. Teraz wystarczy je pokolorować. Urocza, prawda? Bardzo elegancki łabędź. Pamiętajcie o wodzie. Różowy motylek przeuroczy. Liczą się małe detale. A teraz rybka. Czas minął, dziewczęta. Mam cztery zwierzątka. No i żyrafkę oczywiście. Fantastycznie, Madison. Eni? Jeszcze sekundkę. Nie umiem tak szybko rysować. Już. To... ciekawe. Dość smutna ta żyrafka. Obie rysujecie wspaniale. Wywołałyście uśmiech na mojej twarzy. Jakie piękne iskierki! Do widzenia, pani! Zaraz! Obudź się, Madison! Co? Śnił mi się jednorożec! Ty normalna jesteś? Czy to dziwne? Sen był taki prawdziwy! I żadnych niebieskich włosów? Chyba pójdę z powrotem spać. Może znów mi się przyśni? Ty i twoje sny. Potrzebuję inspiracji. Zgłodniałem od tego wszystkiego. Już wiem, zawsze przygotowany. Żartujesz sobie? Co? Muszę jeść. Zawsze myślisz żołądkiem? Mamo, zrób coś! Przepraszam, skarbie, to nie zajmie długo. Nie pospieszaj mnie! Nudzi mi się! To nie fair! Możesz się pospieszyć, Emma jest smutna. Daj mi to. Weź sobie swój ryż! Nie! Patrz, co zrobiłaś! Później porozmawiamy. Wszędzie jest ryż. Czekaj! Chyba mam pomysł! Wleję trochę barwnika spożywczego do szklanki z wodą i zamieszam. Dodam ryż. Wezmę klej. Wycisnę trochę na rysunek, ale tylko tam, gdzie miała być trawa. Ciągnę po ryż. Rozsypię go tam, gdzie jest klej. Można użyć ryżu w różnych kolorach. Teraz zdmuchnę nadwyżkę. Wow, wygląda smakowicie. Co ty na to, Emma? Wow, super, mamo. A ty, tato? Ha? Mówiłaś coś, Emmo? Zaraz, co się dzieje? Jest na to tylko jeden sposób, czego się nie robi dla rodziny. Ha, śmiesznie wyglądasz. Jeszcze nie skończyłem. Potrzebuję kartki. Patrz na to. To autoportret. Ha! Jest świetny, ale mama wygrywa. Dzięki, skarbie. Nie musisz sprzątać pokoju. Woho! Ale fajnie. O, co to jest? Popatrz na nią. Emma, odłóż to. Nene. Natychmiast przestań, młoda damo. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? O-o, latające oko oznacza kłopoty. O! Ech, spokojnie, weź to. Daj mi to. Ach, czuję, jak schodzi ze mnie napięcie. Ach, tak lepiej. Jak ty mnie rozumiesz? Zaraz, chyba wiem, jak tego użyć. Najpierw narysuję drzewo. Każdy kocha naturę. Namaluję pień i gałęzie. Całkiem nieźle. A teraz zanurzę w farbie fragment folii bąbelkowej. Wymieszam biel i róż i wklepię to w rysunek. Wygląda jak liście. Piękne, kwitnące drzewo. Podoba ci się, Emma? Ups, głuptas ze mnie. Super, mamo! Cudowne! Hej, może ja też tego użyję. Wiem, co zrobię.
Jak wyglądam? Uroda to moja domena. Jestem dziełem sztuki. Poważnie? Ekstra, tato. Wygrywa mama. Znowu? Wow, to zaszczyt. Serio? Powciskam te bąbelki. Co to za zapach? Śmierdzi. Dochodzi stąd. Jest coraz intensywniejszy. Fuj, mogłam się domyślić. Coś nie tak? To mój naturalny zapach. Świetnie pachnie. Mam coś dla ciebie? Nie oszczędzaj. Dobra. Nie będziesz już śmierdział. Dzięki. Jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Też miałem problemy z higieną osobistą. Było tak romantycznie. Daj buziaka. Nigdy nie odmówię. Smok. Fuj, to ohydne. Hej, skarbie. Sorki. I co mam teraz zrobić? Chwileczkę. Chyba mam pewien pomysł. Posłuchaj, kochanie. Co robicie? Rozumiesz? To do dzieła. Najpierw rozłożę dezodorant na części. W ten sposób wypełnię pojemnik farbą. I przykręcę kulkę z powrotem. Wystarczy przycisnąć do papieru i voilà! Jak pędzel. Świetne do tworzenia. Patrzcie na to. Zasługuje na oprawę. Spójrzcie. Wspaniały. Stworzyliśmy to razem. Wow! Powiesimy go w salonie. Może zastąpić zdjęcie babci. Przestań. Remis. Zasłużony? A my zasłużyliśmy na całusa. Ach, spać mi się chce. Emma, juhu. Klasyka. Zamknę na chwilę oczy. Patrz, dotknę nos językiem. Co za talent. A tak potrafisz? Mam na ciebie oko. O, wow, do twarzy ci. Czuję, że żyję. Mógłbym się przyzwyczaić. Świetnie, ale bądź ciszej. Moja uroda potrzebuje odpoczynku. Myślałem, że to zadziała. Próbowaliśmy. O, co powiesz na teatr cieni? Teatr cieni? Imponujące, co? Mogliście tak od razu. Uwielbiam takie rzeczy. Stary dobry teatr cieni, co? To nie wygląda na trudne. O, mam pomysł. Położę rękę na kartce. Obrysuję ją. Dodam kilka małych szczegółów i parę oczu. To smok. Jeszcze nieskończony. Przyda się jakiś kolor. Nie zapominajmy o ogniu. Patrzcie na to. Wow. Super, nie? Zrobię coś z balona. To pies. Hej, odsuń się. Uciekaj. Świetne. Oboje wygrywacie. Patrz. Och, wspaniale. Chcę mieć ładną fryzurę. Wiem. Łapcie. Co mamy z nimi zrobić? No tak. Użyję tych ołówków. I jednej z tych gumek. To może zadziałać. Owinę gumkę wokół ołówków. Upewnię się, że są zabezpieczone. Drugi ołówek przywiążę do drugiego końca. O to mi chodziło. Przytrzymam ten ołówek nad babeczką i ją obrysuję. Drugi ołówek ją skopiuje. Patrzcie. Teraz wystarczy pokolorować. Nie mogę wyjść za linię. To będzie świetne. Już gotowe. Podoba ci się? Ta jest moja. Niech się przyjrzę. Wow, bardzo sprytne. Teraz moja kolej. Złączę ze sobą ołówki i zrobię z nich proce. A masz! Ostrożnie! Stop! Auć! Au! Kręci mi się w głowie. Zasłużyłeś sobie. Niezły strzał. Mamy zwycięzcę. To miłe, skarbie. Gdzie? Gdzie ja jestem? Och, ale z ciebie żartowniś. O, ładny
te kredki. Proszę, mamo. Dobry rzut. Złapałam. To załatwę. O, chyba za bardzo się podekscytowałem. Połamały się. Powodzenia. Wszystko pod kontrolą. Mam klej. Jestem dobry w DIY. Zaraz będą jak nowe. Spróbujmy. O, nic nie widziałyście? Nic się nie stało? Mam plan B. Użyję tego. Żartujesz, prawda? To nie pomoże, tato. Przynajmniej się staram. Jest na to tylko jeden sposób. Skarbie, odłóż młotek. Wiem, co robię. Chwileczkę. Mam lepszy pomysł. Rozsypię kredki na tym szablonie. Położę na nich plastikową kartę i rozładuję napięcie. Taką sztukę to ja rozumiem. Później porozmawiamy. Skupię się na swojej pracy. Całkiem nieźle. Też skończyłem. Zdejmę szablon. Ładnie wygląda. Podoba ci się? Czy wolisz mojego arbuza? O, ciężka decyzja. Remis. Niech będzie. Brawo. Wlewamy trochę mleka do miski. I dodajemy barwnika spożywczego. Trochę czerwonego i nieco niebieskiego. No i nie możemy zapomnieć o żółtym. Teraz bierzemy patyczek kosmetyczny i dotykamy nim mleka. O tak, widzicie jak się rozchodzi? Możemy sprawić, że pójdzie w dowolnym kierunku. A teraz mieszamy. Ach, nudzi mi się. Co by tu porobić? Już wiem, będę malować. Zaczniemy od pomarańczowego. Fajnie jest dać się ponieść kreatywności. Warto też pamiętać o nawadnianiu. O nie, mam ręce całe brudne od farby. Ale napaćkałam. I co teraz? Cała szklanka jest w farbie. Chwila, jestem genialna. Dobra, bierzemy czystą szklankę i nabieramy na palec trochę farby. Tyle wystarczy. Teraz rysujemy linię na górze szklanki. Dobrze, i kolejną. Dorysujemy jeszcze łączenia między liniami a kolorami. Gotowe! Jakie śliczne! Wygląda jak lampki pociągnięte wokół szklanki. O wiele ładniej niż poprzednio. Jak ja na to wpadłam? Pora ją wypróbować. I to się nazywa pomysłowość. Hej, podoba ci się moja nowa kurtka? Kupiłam ją na promocji za połowę ceny. Czyż nie jest genialna? No, nawet spoko. A widziałaś moją nową kurtkę? A co powiesz na moje nowe etui? Brokat jest passé. Teraz liczy się popyt. Ale nie masz takiego zeszytu. Sama go dekorowałam naklejkami. Serduszka, gwiazdki i mały lodzik. Co? O, mój zeszyt jest nudny i bez polotu. To się nie nada. Musi być coś, czym mogę go przyozdobić. Może coś z markerami. Chyba już wymyśliłam, co zrobię. Mam tu pisaki i nożyk, którym odetnę końcówki. Następnie wytnę jeszcze trochę na wzór serca. O, spójrzcie, jakie słodkie. A teraz mój zeszyt. Użyję markerów jak pieczątek. I nie będą to jedynie serduszka. No i proszę, serduszka i gwiazdki. Widzisz? Mój zeszyt też ma wzorki. I wcale nie potrzebowałam naklejek. Wow, nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Niech ta wiewióra lepiej odda mi mojego loda. Oddawaj to ciastko. O tak, pora na malowanie. Jestem prawdziwym artystą. Najlepszym w tym biznesie, ale super. O nie, poplamiłem jej laptopa. Dobra, zaraz to wytrę. Rozmazuje się, tylko nie to. Jest jeszcze gorzej niż przedtem. Wszystko stało się różowe. Ale będzie wściekła. Obudziła się. A co ty wyprawiasz? Co się tak na mnie gapisz? Dziwny jesteś. Coś mi tu nie gra. Zaraz.
Mój laptop! Co tu się stało? Pomalowałeś go na różowo. A to co? Słomka? Moment, wiem jak to naprawić. Dobra, tu jest mój biedaczek. Będziemy potrzebować więcej farby. Dokładnie, więcej, a nie mniej. Biała i żółta i trochę fioletowej. Ładnie, nie? Może jeszcze odrobina tej beżowej. Teraz pora na moją słomkę. Trzeba rozdmuchać nasze kolory. W ten sposób rozprowadzimy farbę. Jeszcze trochę. Podobają mi się te kolory. Tworzą ciekawą mozaikę. Wow, wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Piękne, przypomina morskie fale. Wyszło naprawdę świetnie. Wow, jej laptop jest teraz super. Moja wieża prawie gotowa. Nie, rozpadła się, a niech to. Co? Czy ja widzę farbę? Tak, to farba i sztaluga. Musiała je tu zostawić. Czas coś zmalować. Nie ma jej? Oby mnie tylko nie przyłapała. Czysto, zabieramy się do roboty. Ten różowy jest fajny. Ale jestem w tym dobry. Najlepszy. Okej, mam tu wszystko, czego potrzebuję. Co to ma być? Hej, patrz, maluję. Ładnie, nie? Jasne. I co teraz? Zmarnował moje płótno. Już chyba wiem. Dobra, mam tu moje płótno i literę A. Teraz farba. Użyję tego samego koloru. A tutaj niebieskiego. Jeszcze więcej niebieskiego. No i żółty. Wszystkie barwy. A teraz gąbka i sprzątamy. Żartuję, to część mojego planu. Rozprowadzę gąbką kolory. Nic nie szkodzi, jeśli zabrudzę taśmę. To nawet fajne zajęcie. Ale wymaga nieco czasu, o ile chcemy zrobić to porządnie. Fiu, gotowe. Całe płótno pokolorowane. A teraz odklejamy taśmę. Ładnie odchodzi. Wow, wygląda ekstra. Ale jazda. Niezła jesteś. Zrób mi też takie. Co ta wełna taka poplątana? Wow, babciu, spójrz! O nie, moja wełna! Ale bałagan! Nie, 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 mój malunek! Babciu, patrz, co narobiłaś! Zaraz, ta wełna... No tak, oczywiście! I tak została już umoczona w farbie. Dobra, płótno już jest czarne. Teraz pora na wełnę ze złotym kolorem. Rozłożyłem kilka w rogach i jeszcze parę tutaj. Idealnie, dookoła całości. Teraz przykleję taśmą niepomalowane końcówki wełny. Gotowi? Podnosimy. W ten oto sposób wełna zostawi ślad po farbie. To jest wspaniałe dzieło sztuki, kochany. Jesteś moim najzdolniejszym wnuczkiem. A to mój najlepszy malunek. Jest taka śliczna. Czy zaimponują jej moje zdolności artystyczne? Zaczniemy od niebieskiego. Ale potrzebne mi będą też inne kolory. Serce zdecydowanie będzie różowe. I proszę, mam nadzieję, że teraz domyśli się, co czuję. Ciekawe, czy jej się spodoba. To ma być dla mnie? Zabieraj to stąd! Auć, tego przecież nie chcemy. Tak, to jest do niczego. Ej, co? O nie, mam ręce całe w farbie. Ten dzień nie układa się po mojej myśli. Lepiej umyję ręce, zanim bardziej nabrudzę. Potrzeba będzie sporo mydła. Willa! Wow, spójrzcie na to. Mydło przybrało kolor farby. Pora na plan B. Mam tu miskę wody i płyn do zmywania. No i oczywiście dodaję tu nieco farby. Mieszamy to wszystko patyczkiem. I proszę, zaczyna się lekko pienić. Ale potrzeba więcej bąbelków. Powietrze wdmuchnę przez słomkę. Wow, patrzcie ile baniek.
Jest ich coraz więcej. No dobra, wystarczy. Teraz przykrywamy pianę kartką papieru. W ten sposób. Wow, piana odwzorowała się na kartce. Cześć, zrobiłem ci laurkę. Specjalnie dla mnie? Wow, jak miło. Ojejku, jest prześliczna. Odprowadzisz mnie do klasy? Zadziałało. Uhu, wybieram się do szkoły. Będę jeździć na plecaku. Już, jestem gotowa. Tato! Tato, chodźmy już do szkoły. Dobrze, już jestem. Wskakuj. Gotowa? Trzymaj się. Uhu, ale fajnie. Uwielbiam jazdę na barana. Co za piękny dzień, prawda? Zaraz, jak tu trafiliśmy? Musiałem źle skręcić. Uwielbiam twój fryz. Kochanie, spójrz, co przyniosłam. Nowiusieńkie flamastry. Fajnie, dzięki, mamo. Uwielbiam flamastry. O, dwa zielone. Zacznę od tego. Jestem bardzo zdolna. Powinnam coś wygrać. Teraz wszystkie kolory naraz. Zupełnie jak tęcza. Lubię tęczę. Niebieski. Podpiszę się na czerwono. Po co te skówki? Nie potrzebuję ich. Pozdejmuję je wszystkie. Hej, czemu ten flamaster nie działa? Mamo! Mamusiu! Popatrz, flamastry się zepsuły. Napraw je. Co? Przecież są całkiem nowe. Dopiero je kupiłam. Pokaż. Co się dzieje z tymi flamastrami? No dobrze, chodźmy. Może coś zaradzę. Popatrz, widzisz? Wszystkie się zepsuły. A, rozumiem. Pozdejmowałaś skówki. Jak nie założysz skówek, to flamastry wyschną. Widzisz? Musisz zatykać te, którymi już nie rysujesz. A, w porządku. Zakładać skówki. No dobrze. A gdzie pozostałe? Ewa, co z nimi zrobiłaś? Tu jest jedna, a tu kolejna. Są porozrzucane po całym pokoju. Jak taki berbeć może tak bałaganić? Dobrze, że jest kochana. Muszę ją nauczyć dbać o porządek. O, taśma. Mam świetny pomysł. Do dzieła. Zacznę od długiego kawałka taśmy. Taki wystarczy. Teraz pora na flamastry. Ułożę je w rządku na taśmie. Właśnie tak. Potem zawinę skówki resztą taśmy. To na pewno zadziała. Czuję to. Dobrze, kochanie. Patrz. Teraz nie zgubisz skówek. Połączyłam je razem, widzisz? Proszę. Super! Patrz, flamastry znów działają. Narysowałam fioletowy kwiatek i zielone serduszko. Och, jaka z ciebie mała artystka. Połóż duży popyt na płaskiej powierzchni i wsyp do wnęk cukier, tworząc cyfrę 5. Tylko rób to ostrożnie. Teraz go rozpuść. Niech wystygnie. Nie otwieraj! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Ale super! Zaraz je spróbuję. Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać. Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans. Gotowi? Do startu? Start! Ale łatwizna. Spróbuj mnie dogonić. No dalej, ruchy. Kręci mi się w głowie. Wow! Auć! Speedy? O nie, zaraz przegram. Wszystko w porządku, kochanie. Starłam sobie kolano. Mamusia zaraz pomoże. Przykleimy plasterek. O, piecze. Nie podoba mi się. Jest nudny. I co ja mam tu poradzić? O, już wiem. Chodź, Speedy. Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł. Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być wasza ulubiona postać lub zwierzak. A następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! To już chyba wszystkie moje siniaki i zadrapania. Powinnaś bardziej na siebie uważać. A wyścigi lepiej zostaw Speediemu. Brum! Brum! Sprawdźmy. Spakowałam wszystkie zabawki.
Jeszcze czapka i książka. I chusteczki nawilżane, tak na wszelki. Och, plecak jest pełny. No dalej, właś. Wiem, że się zmieścisz. Super. I co teraz? Czym on się tak bawi? Haha, hej, mamo, to moje! Super. Wyjmę zabawkę z kapsułki. I włożę do środka kilka chusteczek. Pojemnik jest mały, ale parę się upchnie. No i proszę, tyle wystarczy. Teraz zajmują znacznie mniej miejsca. Hej, mamo, popatrz jak umiem. Chipsowa twarz. Jakiś ty sprytny, super. Poczekaj chwilkę. Wyjmę chusteczki. To jeden z moich najlepszych pomysłów. No proszę, mamusia wytrze ci buźkę. Już, jaki czyściutki, tak jak mama lubi. Ach, co za przyjemny dzionek. O, Rety, kochanie, patrz, kaczki. Mamo, przez ciebie się oblałem. O, Rety, nic się nie martw, pomogę. Widzisz, wciąż mam chusteczki, proszę. Wszystko wchłonęła. Znów masz czystą koszulkę. Może lepiej zjedz jabłko zamiast tej coli. Brum, pipi. Uwaga, jadę z drogi! Dopadł cię dinowóz! Ra! Kochanie, co tam robisz? Kochanie, synku, mówię do ciebie. O, matko, masz całkiem brudne rączki. Na szczęście mam jeszcze parę chusteczek. Chodź, wyczyszczę ci łapki. To trochę potrwa. No i proszę, znów są czyściutkie. Super, dzięki, mamo. Jesteś najlepsza. A, i to idzie do piekarnika. Hej, mamciu! Witaj, skarbie. Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jaki śliczny obrazek. To ryba. Patrz, jak pływa. Pięknie, kochana. O, nie, nie. Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo, chociaż jedno. Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość, masz myć ręce. To niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Tada, gotowe. Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie, oddychaj. Co tu zrobić? Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każdy z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę! No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie. Chodźmy po babeczki. Naprawdę? Jej! Spójrzmy. Gdzie schować łyżeczki? O, matko! Ile tu noży? Mam ich aż tyle? Nie do pomyślenia. A jeśli moja córeczka je weźmie? Może się nimi okropnie pokaleczyć. O, nie, nie, nie. Nie dopuszczę do tego. Muszę je zamknąć gdzieś, gdzie ich nie znajdzie. Uff, od razu lepiej. Teraz jest bezpieczna. Dobrze, posprzątajmy jej zabawki. Chwileczkę. Ten stół ma strasznie ostry kant. To jeszcze gorsze niż noże. Może uderzyć w niego nóżką. Tylko nie jej piękne kolanka. Nie chcę, żeby płakała przez ten stół. Ojej, co to, to nie. Po moim trupie. Mój dom to nie miejsce na narzędzia tortur. No, zabezpieczyłam kanty poduszkami. Już nikomu nie grożą. Córci nic nie będzie. Jeszcze drzwi na klucz i cyk. O! Zaraz, gniazdka. Mam w domu gniazdka. O nie, co ona robi? Coś jej się stanie? Nie, 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 nie. Mój
moja biedna córeczka, nie ruszaj się. Nie wolno nic wkładać do gniazdka. Och, jak ty wyglądasz, cała umorusana. Zaraz cię wyczyszczę. Och, co ja mam z tobą zrobić? Zaraz. Pokrywka od chusteczek? To jest to! Tak, chyba znalazłam rozwiązanie. Muszę ją tylko nieznacznie zmodyfikować. Proszę, wystarczy ją zdjąć i okleić nią gniazdko. Teraz to tylko ozdoba ścienna. Na pewno nie włoży palców do kontaktu. Dobrze, bądź grzeczna, dopóki mama nie wróci. Chwileczkę. A żelazko? Jak nic, spóźnię się do pracy. Ta gra jest super. Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie. Mamo, pomóż. Co się stało, kochanie? Telefon się rozładował. Ale ja nie mam ładowarki. Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie. Już dobrze. Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Picha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam! Nie jestem kotem, mamo! Czemu zawsze ja? Co by tu? Może to poprawi ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Whee! Ashley! To były moje ostatnie pieniądze! No i co z tego? Trzymaj! Co jest z tym nie tak? Ashley, przestań! O, a co to? Ashley, proszę! No dalej, działaj! O, ale fajne! Pacjentka gotowa! Co to było? Narysuję obrazek! O rany, jaki wstyd! Chwila! To mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem. I rozmieśćcie. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Wasz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę. O, jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja! Ale ekstra! Wow! Świetne! Dzięki, mamo! Nareszcie chwila spokoju. Ekstra! Mój ulubiony popit! Uwielbiam motylki! O, Rety! Jaki z niej cudowny mały aniołaczek! O, cześć! Dawno cię nie widziałam. Jak się masz? Chodźmy na spacerek. Tak, świetnie ci idzie. Przejdziemy razem cały świat? O, popatrz, laleczko. Basen. Uwielbiam pływać. Wow, chce ci się pić? No to się napij. Proszę, smakuje ci? Dobra woda? O nie, gdzie ona jest? O, poszła się bawić. Sporo urosła od naszego ostatniego spotkania. Laleczko, ta zabawa mnie nudzi. O, popatrz na to. Tam leży jakaś piłka. O, jaka ona fajna. Podoba mi się. Pomarańczowo-niebieska. Hej, wracaj, piłeczko. Nie uciekaj ode mnie. Chcę się pobawić. O, piłeczko, spójrz na to wysokie drzewo. Sięga do samego nieba. Najfajniejsze drzewo na świecie. Drzewko, drzewko. Zakład, że cię przewrócę? Żartuję. Nie mogę się oderwać od tej książki. Ha, zaraz, gdzie ona poszła? Gdzie jest? Nie, nie, nie. Zgubiła się. Nigdzie jej nie widzę. To jej lalka. Wszędzie ją ze sobą zabiera. Gdzie ona jest? Przepraszam. Halo? Widziały panie małą dziewczynkę? To jej zdjęcie. Jest prześliczna. O, przykro nam. Nigdzie jej nie widziałyśmy. Dokąd mogła pójść? O, ktoś dzwoni. Halo? Tak? Tak. Matko, dziękuję bardzo. Och, gdzie ona jest? Och, mój aniołek. Moje kochanie. Mamusia wszędzie cię szukała. Cześć, mamo. Dziękuję bardzo. Skąd pani zna mój numer? Zobaczyłam go na bransoletce, więc zadzwoniłam. Matko, całkowicie o niej zapomniałam. Wzięłam żyłkę i koraliki. Serduszka dla ozdoby, a potem mój numer. Na koniec jej imię i więcej serduszek. Dziękuję za odprowadzenie, Eni. Miłego dnia. Pożegnaj się z panią, Eni. Ale giętka rurka. Zrobiłam kółeczko.
O, a to co? Lizak! Super! Mam szczęście! Haps! Oddawaj! Nie, jest mój! Ja go znalazłam! Prawie! Och, i patrz, co narobiłaś! Moje, haha! Weź go sobie! Cały brudny! Mój lizaczek! To twoja wina! Co się stało? Ewa pobrudziła mojego lizaka! I oto tyle płaczu? To wszystko jej wina! Zaraz coś wymyślę. To się przyda. Mam coś dla ciebie. Co? Pudełeczko na lizaka. Już się nie pobrudzi. I dla Ewy mam takie samo. Wow, ale fajne! Zachowam sobie na później. O, działa! Ashley, patrz! Już się nie brudzi od podłogi. Wiem, świetny pomysł. Cieszę się, że tak myślicie. Proszę bardzo, oto zdrowiutka przekąska. Nie, nie zjem tego! Ohyda, wolę burgera! O matko, nie zgadzam się. Musisz zjeść owoce. Proszę, chociaż spróbuj, posmakuję ci. Nie ma mowy, chcę burgera. A może jednak spróbujesz? Patrz, pyszne jabłuszko. Proszę bardzo, otwórz buzię i ugryź. No weź, przecież lubisz jabłka. To twoje ulubione owoce. A może ten pyszny batonik? Proszę bardzo. Wow, kocham słodycze. Tak, daj. Jest coraz bliżej. Nie, nie chcę jabłka. Dobrze, może inaczej. Kogo my tu mamy, Eni? Tak jest? Pan Misiowski cię odwiedził. Proszę bardzo, uściskaj go mocno. Doskonale, zajęła się miśkiem. Teraz przemycę owoce. Co? Nie, nie chcę. Precz z jabłkami. Ech, moja cierpliwość zaczyna się kończyć. Muszę coś wymyślić. Mówi, że chce burgera. Już wiem, tym razem mnie nie przechytrzy. Zrobię jej burgera z owoców. Jabłko będzie bułką, a kiwi sałatą. Plaster brzoskwini mięsem, a banan i truskawka dodatkami. Nawet zrobię jabłkowe frytki. A co? Kochanie, przygotowałam burgera, tak jak chciałaś. Wow, cały dla mnie? I jeszcze frytki do tego. To moja ulubiona potrawa. Uhu, jedzonko. Mniam, najlepszy burger na świecie. Zuch, dziewczynka. Słodycze się skończyły. Zaraz uzupełnię. I lepiej ukryję je przed Ashley. Ta półka nada się idealnie. Tutaj ich nie znajdzie. Tak jej się tylko zdaje. Mama poszła. Wkraczam do akcji. Nie mogę dosięgnąć. Przydałoby się wsparcie. Już wiem. Stanę na tym taburecie. Jeszcze troszkę. Mam. O nie. Wow. Nie. Auć. Ale przynajmniej mam słodycze. Warto było. A co to ma znaczyć? O, cześć, mamo. Zawiodłam się, Ashley? Muszę się bardziej postarać. Gdzie by je schować? Przecież Ashley nie znosi warzyw. Mam pomysł. Opróżnię tę paczkę z warzywami i wypełnię ją słodyczami. Tu nigdy nie spojrzy. Soczysty pomidorek. Idealny na sałatkę. No, co tam, Ashley? O, puste! Gdzie słodycze? A co powiesz na pyszną marchewkę? Żartujesz? Oblecha! Nie, to nie. Chyba zasłużyłam na czekoladkę. Pychota. Rysowanie jest ekstra.
bip, bip. Hej, przestań! No co, ja tylko jadę tu autkiem. Brum, brum. Popsułeś! Idę powiedzieć tacie. O nie, będą kłopoty. Jak tam dzieciaczki? Ach, jak zwykle wasz staruszek musi trzymać rękę na pulsie. Na szczęście mam tu taką koszulkę. Od razu lepiej, co? Teraz możecie się bawić w zgodzie. To twoja wina. Chcesz pojeździć moim autkiem? Zobacz, jak fajnie. Brum. To najwspanialsze urodziny, jakie miałam. A teraz prezent ode mnie. Wszystkiego najlepszego. O, wow, dla mnie? Jak miło. Spodoba ci się. Jest okropne. W dziesiątkę, ale cię przestraszyłem. Dlaczego to zrobiłeś? Hej, wracaj. Zabierz to ode mnie. Ale to twój prezent. Zostaw mnie. Jest taki milusi, zobacz. Odczep się, nie znoszę pająków. Nawet nie podchodź. Ten balon podsunął mi pewną myśl. Patrz to. Co ty wyprawiasz? Niezłe, co? Dawaj resztę. Moje balony. Psujesz mi urodziny. Tato! Ups, chyba pora stąd zmykać. On jest wstrętny. Kochanie, wszystko w porządku? Co się stało? Powiedz tatusiowi. Chris przebił moje balony. Już wiem. Trzymaj. Nie, tatusiu, ja chcę balony. Tak, to było głupie. A co powiesz na to? Nie chcę tego. I co teraz? Chyba mam pomysł. To powinno zadziałać. Wytnijcie małą dziurkę w balonie, a następnie włóżcie do niego drugi balon. Teraz przytknijcie lejek i wsypcie do środka brokat lub konfetti. Uuu, gwiazdeczki. Pozostało już tylko napełnić balon wodą. Dobrze, że mamy ten lejek. Kiedy to zrobicie, zawiążcie wokół szyjki kokardkę. I można ściskać. Skarbie, tatuś coś dla ciebie ma. Co to jest? Jakie super! Uwielbiam to, tatku. Dzięki. Proszę, moja kochana. Super, to pan na ratunek. A teraz gdzie jest Chris? Ja też taki chcę. Wygląda genialnie. I pachnie równie dobrze. Ui, patrz na to, one latają. Ach, ta wyobraźnia. Jedzenie prawie gotowe. Proszę, skarbie, specjalność papy. Co to jest? Owsianka, zjedz, a będziesz silną dziewczynką. No, przynajmniej się starał. Nie będę tego jeść, ale mam pewien pomysł. Chodź, piesku. Głodny? Czy mi się wydawało, czy... Nie, to tylko w mojej głowie. Masz, smacznego. Teraz mogę się znowu bawić. Ale mi wyszła owsianka. Co to? Gdzie jej miska? Chyba powoli wariuje. Nie mogę pozwolić, by chodziła głodna. Gdzie twoja miska? Nie wiem, o czym mówisz. No dobrze, proszę, masz. Ja muszę się położyć. Kolejna owsianka? Mam nadzieję, że małemu smakuje. Dokładka. Ale to sprytne. Ups. Przepraszam, tatku. No wiesz co? Przeprosiłam. Chyba wiem, jak tu zaradzić. Zabieram to. I to też. Moje zabawki. Może się w końcu nauczysz. Jestem geniuszem. Te przyssawki powinny pomóc. Pyszna, ciepła owsianka. Zacznijmy od nowa. I proszę wszystko ładnie zjeść. Ta miska się stąd nie rusza. Dziękuję.
czemu nie mogę jej podnieść? No dalej. Wszystko ma być zjedzone. To nie fair. Przyda ci się. Leci samolot? Dobry trening. Muszę się nawodnić. A to co? Ale fajne. Jaki zadowolony. Brokuły jeszcze bardziej poprawią mu humor. Cześć, Chris. Chcesz trochę warzywek zamiast frytek? Serio? Pycha. Nie, dzięki, nie ma mowy. W porządku. Dobra, wracamy do gry. Chociaż mały kęsik. Nie jestem królikiem. Będzie więcej dla mnie. Jest! Rekord! Mamo! Pyszne i chrupiące. Czyli tak jak frytki. Nie wiesz, co tracisz. Marchewki nie odmówi. Wszyscy je uwielbiają. Chwila, mam nawet lepszy pomysł. Niespodzianka! Chyba naprawdę zwariowałaś. Mam zamiar zjeść te frytki, daj mi spokój. Musi być jakiś sposób. Wiem, potrzebuję tylko jednej rzeczy. Opakowania po frytkach. Te frytki z marchewki są znacznie zdrowsze. A teraz zamiana. Muszę być cicho. I już, nawet się nie zorientował. Te frytki smakują jakoś dziwnie. A co tam? Wiedziałam, że zadziała. Należy mi się nagroda. Całkiem dobra. Witamy na plastyce. Fajne pędzelki. O, super. Są luksusowe. Mam tylko to. Zaraz. Coś mi świta. Obetnę kosmyk włosów. Meg nie zauważy. Przyczepię je do trzonka. Może być. Do dzieła. A? To wygląda znajomo. A? Hej, przestańcie. Wiem, co zrobić. Zetknę te pisaki. Ich tusze się połączą. To wystarczy. Na czym skończyłam? No tak. Pora na wyzwanie. Fajnie, nie? Do dzieła. Co się stało? Spodziewałam się trudnego lądowania. Soczysty glut. Ha? Co to było? Czy to słoń? Wpadłam na pomysł. To wasze pierwsze zadanie. Serio? Okej, dam radę. Najpierw się zastanowię. Już wiem. Daj to, kujonie. Puszczaj, bo cię ugryzę. Silny jak na kujona. Właśnie tego mi trzeba. Zaczynam. Tyle liczb do wyboru. Wiem. To będzie proste. Wybiorę piątkę. Narysuję ich kilka. I połączę. To będzie trąba słonia. Teraz narysuję nogi. Świetnie mi idzie. To wygląda coraz lepiej. Teraz narysuję tułów i śmieszny ogonek. Pora na szczegóły. Po pierwsze, oko. Słoń miał pedikur. Zaraz skończę. Może być. To trudne. O, już skończyła? A ja pogryzłem ołówek. Mam zapasowy. O, i co teraz? No to lecę. Wezmę trochę piasku. Idę stąd. Słońce mi szkodzi, ale mam to, co potrzebne. To będzie świetne. Narysuję palcem kontur słonia. Po co mi ołówek? Jestem zadowolony. Dziecinnie proste. Już skończyłem. Hej, ładny słoń. Świetna robota. Nauczycielka. Meg wygrywa. Udało się. Żartujesz. Wszystko na nic. Co by tu narysować? Zaraz, już wiem. Narysujcie rybę. Na co czekacie? Od czego zacząć? To do niczego. Co jeszcze mam? Co się stało z ołówkiem? Zatemperuję go. Mam ostre kły. Okej. Hej, co jest?
Znacznie lepiej. Już jest ostry. Mam dobre przeczucia. Narysuję kształt łzy. I dodam ogon. Tylko długie pociągnięcia. Teraz to połączę. Dorysuję płetwy. I pysk. Wygląda świetnie. Cieniowanie wiele zmienia. Potem zajmę się tułowiem. Cenię sobie prostotę. Narysuję łuski. I to na całej powierzchni. Pokaż to. Genialna. Ale i tak wygram. Wezmę worek mąki. Nie mówcie mamie. Miała upiec tort. Narysuję cyfry 3. I to w różnych rozmiarach. Teraz je połączę. To proste. Ale ryba wygląda nieźle. To chyba wszystko. To twój rysunek? Pokażcie ryby. Podoba się? Meg znów wygrywa. Brawo, dobra robota. Trudno zostać artystą. Świetnie, tylko tego mi trzeba. To droga peleryna. Ostrożnie. Co za wspaniały zestaw do malowania. Zazdroszczę jej. Jak ja mam tego użyć? Może uda mi się naprawić ten pędzel. Potrzebuję tylko trochę włosów. Mam nadzieję, że Sara nie zauważy. Tyle wystarczy. Teraz przyczepię to do pędzla. I mogę malować. Skąd to znam? I to bardzo dobrze. Czy to moje włosy? Moje włosy! Coś ty zrobiła! Oddawaj to! Zabiorę ci jeszcze więcej. Natychmiast przestańcie. Mam na to sposób. Koza? Okej, tego się nie spodziewałam. Gdzie my jesteśmy? Witam, czas na artystyczne wyzwanie. Koło zadecyduje, co będziecie malować. Raz, dwa, trzy, start! O! Kwiatek? Okej, to powinno być proste. Naprawdę musimy to robić? Nie wiem, jak zacząć. Momencik. Chyba mam pomysł. Jestem genialna. Położę swoją biżuterię na kartce, a teraz nałożę na nią farbę. Wystarczy odrobinka. Wykorzystam kilka kolorów. Okej, zrobione. Teraz przesunę łańcuszki po kartce końcówką pędzelka. W ten sposób farba się rozprowadzi i kolory się pomieszają. Oto moja interpretacja kwiatka. Ładne, prawda? Wow, jestem pod wrażeniem. A teraz mogę zrobić sobie makijaż. Oto moja szansa. Muszę dobrze wyglądać, bo jestem popularna. Jasne, racja. Właśnie tego potrzebuję. Teraz mogę stworzyć kwiatek. Rozprowadzę farbkę pędzlem do makijażu, a potem zrobię to samo zielonym kolorem. Wygląda wspaniale. Dodam jeszcze kilka detali i gotowe. Śliczny obrazek. A tego lepiej się pozbędę. Co ty robisz? Nic, nic. Oby. Nie rozpraszaj mnie, jak się maluję. Wyglądam olśniewająco. Och, czas minął. Jak mi poszło? Genialne dzieło, prawda? Moje jest bardziej delikatne. Świetna robota. Interesujące, Saro. Wiedziałam, że się pani spodoba. Nie wierzę. Co cię tak śmieszy? Masz farbę na buzi. Moja piękna cera. O nie. To dzieło sztuki, Saro. Powinnaś pokazać to światu. Wasze obrazy są piękne. Obie świetnie się spisałyście. Następne wyzwanie polega na namalowaniu jednorożca. O tak, kocham jednorożce. To tak jakby koń, prawda? Nie umiem rysować zwierząt. Psst. Co? Patrz na to. Mnóstwo kasy. Dam ci ją, jeśli narysujesz mi jednorożca. Saro, jestem zawiedziona. Nie, masz rysować sama. Pani strata. Tym razem na pewno zawalę. Chyba dramatyzujesz. Znam pewną fajną sztuczkę. Położę dłoń na kartce i ją odrysuję. A teraz dorysuję resztę. To prosty sposób na stworzenie jednorożca. A teraz dodam trochę koloru. Róż będzie pasował idealnie. Och, ale słodki. Pokoloruję jeszcze róg. Szybko poszło.
I gotowe. O, spójrzcie tylko. Z czego się tak cieszysz? Zainspirowałam się. Mogę skopiować jej rysunek, tylko że mój jednorożec będzie bogaty. A z tego zrobię róg. Prawdziwa sztuka kosztuje. Co sądzicie? Serio? To kopia mojego. Nie, mój jest nadziany. Halo, proszę pani? Och, no proszę, wspaniale. Brawo, dziewczyny. Jestem artystką. Dobra, puszczę ci to płazem. Ups. La, la, la. Uhuhu. Ups, wybaczcie. Co my tu mamy? To gwiazda. Do dzieła. Co to? Przybory plastyczne? Też mi coś? Oddam to Molly. O, patrzcie na to! Wow! Mam dziś szczęśliwy dzień! Przyłożę szablon do kartki i pomaluję pędzlem umoczonym w różnych farbach. Zamaluję całą gwiazdkę. Efekt jest świetny. A teraz ostrożnie usunę szablon. Wow! Wygląda jak tęcza! Boskie! Na nic lepszego cię nie stać? Muszę wykonać telefon. Halo? Tak, potrzebuję pomocy. Oho, co my tu mamy? Rysowanie gwiazdki. Pff, łatwizna. To pestka dla takiego profesjonalisty. Patrz i ucz się. Wolałbym coś ambitniejszego, ale nic nie poradzę. Gotowe? Już możecie bić brawo. Wiem, mam talent. Skończyłyście? Och! No cóż, niezła z ciebie sztuka. Jesteś moją muzą. No wiesz. Mógłbym cię malować codziennie. Powinnam wyjść? Nigdy nie widziałem takiej piękności. To dla ciebie. Ale z ciebie romantyk. Czuję inspirację, gdy jesteś blisko. Chodźmy. Hej, wracajcie. A mój obraz? Ech. Tym razem padło na serduszko. Będzie potrzebne więcej przyborów. Do dzieła, dziewczyny. Ale pisaków. Wow. A ja mam tylko to? Serio? Ha, powodzenia. O, wpadłam na pomysł. To będzie rewelacyjne. Narysuję ogromne serce. Idzie dobrze. A teraz dorysuję małe w środku. Ekstra. Co za bezsens. Hej, spójrz na mój rysunek. Ładny. Chyba powinnam już coś stworzyć. Chwila. Mam pomysł. Użyję jednocześnie pisaka i ołówka. A teraz najlepsza część. Narysuję kreski przez środek serduszka. Tyle wystarczy. Trochę pocieniuję. Tutaj trochę grubiej, żeby było widać cień. To chyba się uda. A teraz wytnę górę. Proszę pani, skończyłam. Wybacz. Okej, obejrzyjmy twoje dzieło. Och, sprytnie, Molly. Podoba mi się. Saro? Gdzie twoje serce? Jest tam. O! To tak jakby street art. Dwa różne podejścia. Oba wyśmienite. Jestem zachwycona. O, dzięki. O, czekacie na mnie. Zakręćmy. Co za emocje. Okej, to tęcza. Będę potrzebowała dużo farby. To chyba proste. Wystarczy namalować łuk. Cóż, jest trudniej niż myślałam. Nie wyszło mi. A może użyję tego? Chyba coś wymyśliłam. Wezmę pasek papieru i złożę go w ten sposób. A teraz narysuję słodką główkę. I oczka. Podoba mi się. Jestem taka kreatywna. Hej, uważaj! Ups. Cóż, to tylko ulepszy jej rysunek. A teraz kolorowanie. Oczka zostawię na koniec. Piękny i wyrazisty róż. Powinnam mieć taki lakier do paznokci.
obroża może być żółta, a oczy będą zielone. Co za radosny kociak! I ma nawet tęczowy uśmiech! Pokażę go Molly! Buu! Ale to śmieszne! Lepiej wyczyszczę tę rozlaną farbę. Jest tylko gorzej. Chwila! Mogę to wykorzystać! Genialny pomysł! Pomalowałam płótno na niebiesko, a za pomocą gąbki zrobię na nim chmurki. Teraz pozwolę spłynąć pomarańczowej farbce i innym kolorom również. I już! Gotowe! Hej, uważaj trochę! Niech pani zobaczy! O, pokaż swoje dzieło, Molly! Oryginalne i kolorowe! Coś pięknego! Buu! Wow! Zabawny pomysł, Saro! Jestem z was dumna! Zasłużyłyście na nagrodę! Świetnie nam poszło, Saro! A, zaraz zaczyna się lekcja! O, jakie fajne! Którą fryzurę mam wybrać? Zieloną nie. Chyba już wiem. Wygrywa numer 3. O, co to ma być? Wpuszczaj, to moje! Chcę to zobaczyć! Co się stało? Wreszcie się zjawiłyście. Witam w wyzwaniu artystycznym. Zacznijmy od razu. Najpierw mamy... Poproszę werble. Tęczę! Wow, kocham tęczę. Przejdźmy do rzeczy. Muszę coś wyjąć z torebki. Zajrzę do swojej. Co my tu mamy? To nazywasz torebką? Aha, mogę to wykorzystać. Hej, zapomniałam o tym. Wciąż pachną nieźle. Chyba żartujesz. Zaraz wymiotuję. To ściema. Potrzebuję pisaka. Wysadzanego diamentami. A to skąd się wzięło? Mam pomysł. Hej, Kendall, zabierz to ode mnie. Ohyda. Dobrze, najpierw złożę kartkę. Na wierzchu postawię pojemnik i go odrysuję. W kółku będzie buźka. Zacznę od oczu. Uśmiech będzie na zdjęciu. Co za piękna minka. A teraz rozłożę papier. Pieniądze będą linijką. Połączę kreski. I pokoloruję obrazek. Użyję wielu różnych barw. Tęcza będzie w buzi. Teraz złożę to z powrotem. To jest świetne. Widziałaś? Fajne, prawda? Wow, opadła mi szczęka. Britney jeszcze nie zaczęła. Na pewno coś znajdę. O, Rety, to stara kreda. Wiem, co z nią zrobię. Pomoże mi w tym mój młoteczek. Wytnę szybko kontur motyla. Ułożę na czarnym kartonie. Wysypię na to kredę. A teraz pora na łomot. O tak, cudowne uczucie. Właśnie tak zwalczam stres. Teraz zabiorę szablon. Powstał piękny motyl. Świetna robota, dziewczęta. Wiadomo. Trudny wybór, ale wygrywa Britney. Serio? Wow, dzięki. To oszustwo. Hej, fajny rysunek. Hej, miłość wisi w powietrzu. Oto następny etap. Serduszko. O waszą wenę zadba gość specjalny. Rzućcie okiem. Witam, panie. To moje powłóczyste spojrzenie. Rety, dobrze, że mam tę dmuchawę. Ale ciacho. Hej, on jest mój. Nie, muszę wygrać tę rundę. Stworzę coś wyjątkowego. Daj mi te serduszka. Za mało. Staram się jak mogę. Kiepsko mi idzie pod presją. Proszę bardzo. Tego mi było trzeba. Brian jest cudowny. No, bylibyśmy świetną parą. Okej, do dzieła. Zacznę od miłej wiadomości. Wyznam mu, co czuję. Obrysuję to na złoto i dodam gwiazdki. Na innych serduszkach też są napisy. Chyba wybiorę to. Zagnę boki i ścisnę, żeby zostawić ślad. Teraz złożę w poprzek. Powstanie kopertka. Zakleję ją naklejką. Dołączę do reszty. To mały zbiór liścików. I śliczny breloczek. O, całkiem niezłe. To trudniejsze niż myślałam. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobrze, zaczynam. Narysuję serce,
Ale niezwyczajne. Będzie inne, choć wciąż ładne. Hejka, masz fajny styl włóczęgi. A rysunek? Cud miód. Róża dla róży. Wow, jaki szarmancki. A to co? Dla mnie? Piękna i zdolna, co za połączenie. Mam coś dla ciebie. Ach, serce mi wyskoczy. Tak, działam tak na kobiety. A co ze mną? Cicho, on jest mój. Pomocna dłoń. To taki dowcip. A kolejne wyzwanie to pędzel. Gdzie Brytni? Ja nic nie wiem. Nie szkodzi, zaczniemy bez niej. Do dzieła. To będzie proste. Halo, chcę coś zamówić. Świetna obsługa. Kocham zakupy. To moje hobby. Dobrze, wyciągnę to z pudła. Jak to się zmieściło? Ach, ciężkie, ale idealne. Nie potrzebuję pudełka. Przepraszam za spóźnienie. O, raju, czy to papier toaletowy? O co ci chodzi? O, no tak, ups. Najadłam się wstydu. Co straciłam? Zaraz, muszę coś dokończyć. Przestań. Ach, jak przyjemnie. To mi się przyda. Po co mi pędzel? Złamię to na pół i zawinę w kawałek papieru. Musi ciasno przylegać. A teraz w zielony plastik. O tak. Zakleję to naklejką, żeby się trzymało. Super. Umieszczę ją na wierzchu. I gotowe. Zanurzę patyczek w różowej farbie. Będzie pasować do obudowy. Zobaczę, czy to działa. Żeby zmienić kolor, przełożę wkłady. Pora na niebieski. Nasączę dokładnie farbą. I wrócę do rysowania. Co jest? A więc to tak. Pokażę, co potrafię. Mam wielkie plany. Zaraz stworzę arcydzieło. Skończyłam. Co? Czemu to zrobiłaś? Przegrywasz. No co? Msknęło mi się. Wybaczcie. Uzupełniam poziom potasu. Oto kolejny motyw. Zgłodniałam od tej pracy. Kup mi coś. O, od razu lepiej. Wygląda apetycznie. Co zjeść na początku? O, pyszności. Daj trochę. Zabieraj brudne łapska. Nie dotykaj mojego jedzenia. No weź, nie zjesz wszystkiego. Dobra, dam ci jajko. Łap. O, uwaga, nie upuść. O, mały włos. Dziękuję. Wybiję jajko do miski, oddzielę żółtko od białka, wezmę drugą miskę, zrobię wszystko ręcznie. Jakie obślizgłe. Dodam kapkę oleju. I jeszcze trochę. Teraz rozmieszam. Wciągnę to do strzygawki. To mi ułatwi pracę. Nie nabrudzę. Dodam mieszankę do farby w proszku. Nie trzeba wiele. Po parę kropel. Pędzlem wymieszam jajko i farbę. O to mi chodziło. Wezmę skorupkę i ją pokruszę. Chcę mieć małe kawałki. Wezmę ten fragment i pomaluję. Piękny błękit. Narysowałam wazon i okleiłam skorupkami. Potem dodam kwiaty. Nie zjem ani kęsa więcej. Zaraz. Chyba się przejadłam. O! Ups, sorki. Dobrze, że tą stroną. Nie chcę marnować jedzenia. Może coś nim stworzę? Pomalowałam kartkę na niebiesko. Teraz posłużę się brukułem. Będę go lekko przyciskać. Wezmę różne farby. Powstały piękne listki. Spójrzcie. Jakie ładne. Super, co za pomysł. Kogo mam wyróżnić? To trudne, ale punkt dla Kendall. Tak, jestem wielka. Spokojnie, Picasso. Jak się kręci. Poznajmy nowe wyzwanie. To ciekawe. Żartujecie? Nie mam pojęcia, co to znaczy. O, nitka mi wystaje. Jeszcze jedna. Tego mi trzeba. Może to mi się przyda. O, makijaż. Może Kendall nie zauważy. Teraz się uda. Zachowuj się jak zwykle. Nic się nie dzieje. Zbrodnia doskonała.
Pomaluję włóczkę szminką, włożę do zeszytu, stworzę falisty wzór. Teraz zamknę notes i wyciągnę. Powstanie sztuka abstrakcyjna. Świetnie! Wow, to robi wrażenie. Hej, Britney! Tak? Oha, skąd to się wzięło? Fuj, nie oddawaj. Użyję pędzla. Zamaluję płótno do połowy na czarno. Teraz nałożę pasek kleju, rozmażę go pędzlem po obu polach. W ten sposób. Zanim zaschnie, posypię brokatem. Jak najszybciej. Ciężka praca. A? To złoto? Pasuje do mojego dzieła. Nawet łupież mam luksusowy. Zainwestuję w lepszy szampon. A teraz przyłożę szablon z sercem i wezmę farbę w sprayu. Zamaluję nią wzór. Co za kolor! Ostrożnie zdejmę szablon. Wow, to się nadaje na ścianę. Dobre, prawda? Jasne, lepiej pokaż swój. O, moje oczy! Nic nie widzę! Odłóż to! Teraz lepiej. Wow, jest cudownie. To wyjątkowy dzień. Następnym razem mnie ostrzesz. O, ile tu rzeczy. To już koniec wyzwania. Pora ogłosić zwycięzcę. Ja. Denerwuję się. Kogo wybiorę? To Kendall. Nie do wiary. Starałam się. Gratuluję. Czekaj, podzielmy się nagrodami. Serio? Mówisz poważnie? Juhu! Nie lubię się przytulać. Piękna chwila. Wygrywa sztuka. Kto chce wziąć udział w konkursie? Zapraszamy wszystkich. Poza tobą. Idź stąd. Fuj. O, od razu lepiej. Czyja to fura? Proszę się nie martwić, już otwieram. Proszę bardzo, ostrożnie. Ach, ta podróż trwała wieczność. Będę zaszczycona, jeśli weźmiesz ulotkę. Precz, co to jest? Zaproszenie na konkurs plastyczny? Nie! Po co wiatr w ogóle istnieje? Nic tu nie ma. Co to? Konkurs plastyczny? O, dzięki. Oddawaj to. Popatrz, co narobiłaś. Chyba obie tam trafią. Dobrze, gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza. Tęcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. Hej, maluchu. Nie! Dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka planek. Gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie. Teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne. Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący, tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda?
I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Dałam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo, wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie, weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, sio. Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu. I gotowe. Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk. Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Za radność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba. Słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi. Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot. Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie? To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. No i co teraz? Halo, proszę pana. Co? A tak, następna runda to origami. Ziu! Origami? Dobra. Dobrze, że zawsze mam papier przy sobie. Żartuję, lokaj mi go dał. Wolę papier, który ma jakąś wartość. Złoto jest jeszcze lepsze. Proszę bardzo. Ło! Jest prawdziwa? Lepiej wezmę się do pracy. No dobra, raz kozie śmierć. Robi się coraz goręcej. O! Zmieniła się w złoto. Nie poprzestanę na tym. Do środka. O rety. Tak, udało się. Fantastycznie. Mua! Panienko Betty. Dzięki, kucharzu. Niesprawiedliwe. Ciekawe, czy został mi jakiś wolny papier. To nie złoto, ale może być. Gotowi na odrobinę magii, kochani? Rety? Jaka pognieciona kartka. Zabawne, wiem. Ale mogę to uratować. Byle nie przesadzić. Jak nowy. Nieważne. Mam inne zmartwienia. Kilka zagięć i przestanie wyglądać jak kartka. Narysuję kilka znaczków. Wygląda dziwnie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Poznajecie już? To najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Ha? Cierpliwości, dobrze? Jeszcze kilka kresek.
I to samo z drugiej strony. Zwijaj i rysuj na pustych polach. Proszę, już gotowe. Skoro tak mówisz... Teraz kolory. Ona umie tańczyć, widzisz? Ruszam jej kończynami. Ha! Nie wygram z tym! A może jednak? Zrób zgięcie na górze i drugie w przeciwnym kierunku. Poskładaj tak całą kartkę. Potem narysuj prostą linię. I dwie prostopadłe w dół. Potem zamknij, tworząc kwadrat. Widzisz już, co to będzie? To narysuj małego króliczka. Jaki słodziutki! O raju! A obok niego małego misia. Słodkie, prawda? Nie zapomnij pokolorować obrazka. Pomarańcz i błękit to idealne połączenie. A teraz nasze zwierzaki. Kolor bardzo ożywi ten rysunek. Ostatnia rzecz. Na koniec złóż z powrotem kartkę. Tada! Gotowe! Ciężki wybór, ale ta baletnica... Wygrywasz! A co z moim pięknym dziełem? Okej, przygotowałem już taśmę. Przyczepię tu koniec. Zaczynam rysować. To trudniejsze niż myślałem. Teraz do gry wchodzi inny kolor. Ostrożnie, żeby nie zepsuć. To wygląda coraz gorzej. Moment. Dziadek ma u siebie taśmę. Ups, pożyczam to na chwilę. W porządku, mam kawałek taśmy. Teraz dodam swoje pisaki. Zawinę taśmę, żeby flamastry się dobrze trzymały. Tak, to na pewno się sprawdzi. Będzie ekstra. Czas narysować tęczę. Tak, działa. Jestem genialny. Wow, świetna robota. Co się stanie, jeśli dodamy więcej flamastrów? Ha, ale dużo. Co to będzie za tęcza? Czy to na pewno bezpieczne? W sztuce nie liczy się bezpieczeństwo, chłopcze. Do dzieła. Sprawdźmy, co nam wyjdzie. Kto mówi, że tęcza musi być łukiem? Przesunę to tutaj, a potem do góry. Teraz przeciągnę kartki na tę stronę. Potem połączę końce w miejscu, gdzie zacząłem. Gotowe, spójrz na rezultat. Przypomina nieco ptaszka. Wow! Sprzedaż dzieł, kupujcie nowe prace, tylko dziś. Rany, nie dziękuję. Znów odmowa. Obcy! Na pomoc! Biją! Spokojnie, co słychać? Nikt nie kupuje moich prac. Dziadku, co ty robisz w kuble na śmieci? Co zamierzasz zrobić z tym wszystkim? Nadal mi nie ufasz? W porządku, patrz i się ucz. Położę tę pokrywkę na papierze, a teraz pomaluję sprayem. Trzeba wszystko całkiem zamalować, również pokrywkę. Dodam biały kolor tutaj, w rogu. Chcę wypełnić całą przestrzeń. Teraz użyję plastikowej torby. Przycisnę ją do białej części. Dzięki temu na farbie powstanie wzór. Proszę bardzo. A teraz popryskam jeszcze białą farbą. Na koniec zabiorę pokrywkę. No i już, gotowe. Ta-da! O, dziadku, to naprawdę piękne. Nie do wiary, jak łatwo ci przyszło stworzenie obrazu. Proszę, to dla ciebie. Kupuję tę sztukę. Weź moje pieniądze. Okej, wygląda na to, że skończyłem. Nie chcę przesadzić, ale to chyba arcydzieło. Postawię je na sztaludze. Bardzo mi się podoba. Bańki. Zasłużyłem na małą nagrodę.
Tak, ale dużo baniek. Uwielbiam je. Hej, wróciłem. Ups. Przewróciłem coś. O, to było arcydzieło. Najbardziej udany obraz. Chwilka. Bańki? Wpadłem na wspaniały pomysł. Mam plastikową butlę. Odetnę górną część. Teraz nałożę siatkę na otwór. Następnie wleję mydliny do naczynia. Tyle powinno wystarczyć. Zanurzę koniec z siatką w płynie. Teraz jest cała pokryta mydłem. Dodam odrobinę farby. Najpierw błękit. Potem odrobina czerwieni. I oczywiście żółty. Kolory podstawowe są. A teraz pora popuszczać bańki. Chcę być jak najbliżej płótna. Zbiję kilka największych. Tak jest, chyba ukończyłem dzieło. Hej, co o tym sądzisz? Jak to zrobiłeś? Natchnęły mnie twoje bańki. Zrobiłem to dla ciebie. Dziękuję ci, dziadku. To cudowne. Bańki są wspaniałe. Poprawić perspektywę? Wygląda nieźle. W porządku, to by było na tyle. Porównam z oryginałem. Nie wyszło tak, jak chciałem. Tu jest. Zakradnę się do niego. Na pewno mu się spodoba. Co to takiego? Niedobrze. Ma chyba kiepski dzień. O, co to za światełka? Wpadł mi do głowy super pomysł. Mam ramę. Otworzę ją. Teraz włożę do środka światełka. Rozciągnę tak, żeby zajmowały całe wnętrze. Gotowe. Teraz zamontuję tylną część. O, to jest super. Dziadku. Światło w ramce? Po co? Dziadku, chodź, pokażę ci. Weź obrazek i połóż na szybce. A tak, rozumiem. Uj, jak to świeci. No tak, łatwiej odrysować. Teraz możesz skopiować ten obrazek. Świetnie, spróbuję jeszcze raz. Odrysuję linie, które prześwitują. O, działa zaskakująco dobrze. Jest znacznie łatwiej. Muszę tylko dorysować ostatnie szczegóły. Proszę bardzo, gotowe. Oto moje arcydzieło. Potrzebowałem tylko ramy ze światełkami. Dziękuję ci za prezent. Nie ma za co. Lepszy, Brian czy Meg? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Wow, jaka kolorowa kompozycja. Przycisnę do farby plastikowy arkusz. To świetny sposób na odstresowanie. Wygląda jak przykład sztuki nowoczesnej. Spróbujmy czegoś innego. Myjką okienną rozprowadzę farbę po całej kartce papieru. Powieszę to u siebie w pokoju. A może falisty wzorek? Wspaniałe! Tym razem zrobię kleksy farby i ponownie przejadę po nich plastikiem, przesuwając arkusz z boku na bok. Tyle różnych możliwości. Każdy obraz jest unikalny. Mogłabym otworzyć galerię sztuki. Będę bogata! Nudzi mi się. No to zjedzmy coś. Ale żeby było ciekawiej... Rzucaj i... Trafia! Wiem, wiem, imponujące. Potrafisz tak? Żartujesz? Z zamkniętymi oczami. Obczaj, zaraz będziesz pod wrażeniem. Moje oko! Rzeczywiście robi wrażenie. Poćwicz trochę, w końcu ci się uda. Dzisiaj namaluję cię tęczę i ma być ładna. Uwielbiam tęczę. Ale ja zawsze rysuję na czarno-biało. No to masz problem. Nie mogę się doczekać. Tęcza zawsze wydawała mi się magiczna. Co robisz? Ale z niego frajer. Eni, czekasz na specjalne zaproszenie? Do roboty. Skoro muszę, ale mam tylko czarne mazaki. Im szybciej skończę, tym lepiej. Chcesz tęczę? Dostaniesz tęczę. I to najbardziej wypasioną tęczę na świecie. Skończyłem. Mam nadzieję, że uchwyciłem piękno tego zjawiska. Podoba się pani? Jesteś urodzonym artystą. Jak ci idzie, Eni? Tadam! Nie potrzeba oklasków. Widziałaś kiedyś tęczę? Nie znoszę plastyki. Mam gdzieś twoją głupią tęczę.
Ach, daj mi te kredki. Poukładam je w kolejności kolorów tęczy. Teraz przyda mi się pistolet do klejenia. Posklejam kredki i poczekam, aż klej zaschnie. Teraz mogę zacząć rysować. Przejadę po papierze moim wielobarwnym pisakiem, przesuwając lekko na boki i robiąc łuk. Wow, wygląda nieźle. Kolory zlewają się ze sobą. To bardzo łatwy sposób na rysowanie tęczy. Ale to jeszcze nie koniec. Czarnym mazakiem zaznaczyłam ten sam kształt na plastikowej koszulce. Biało-czarno i kolorowo. Fajne, co? Widzisz tęczę? A teraz już nie. I znowu tęczowo. Cóż to za magia? Wow, niesamowite. Zadanie wykonane. Hej, masz na sobie kolorową koszulkę. A tak się upierasz, że lubisz tylko czarny. Co? Cicho, nic nie widziałeś. Nie śmiej nawet pisnąć słowa o tym. Nie bój się, będę milczał jak głaz. Prawie skończyłam pracę domową z plastyki. To będzie jeden z moich najładniejszych rysunków. Naprawdę? Chętnie zobaczę. Nie, jeszcze rysuję. Cierpliwości. No dobrze, skończyłam. Co o tym sądzisz? Och, to... co to właściwie jest? Ziemniak? Może powinnam spojrzeć pod innym kątem? A, już widzę. To kaczka. Co? Nie. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę blisko. Ach, teraz wszystko jasne. To oczywiście cytryna, tak? Nie, to nie cytryna. Tego się obawiałam. Trudna sprawa. Czego tu nie zauważam? No wiesz co? Banan! To moja ostateczna odpowiedź. Daj już spokój, mamo. Przepraszam, kochanie. Nie wiem, co to takiego. To Pikachu! Pikachu? W życiu bym się nie domyśliła. Ciekawe, co dostałam. Jedynka? Ale czemu? Starałam się! Będzie zdruzgotana, ale coś na to poradzimy. Położę obrazek Pikachu na środku kartki. Najpierw jednak naostrzę ołówek. To mi przypomina, że powinnam kupić temperówkę. Znacznie lepiej. Wezmę drugi ołówek i połączę je zwykłą gumką recepturką. W ten sam sposób zamocuję trzeci ołówek. Teraz wystarczy trzymać się linii gotowego obrazka. Drugi ołówek idealnie skopiuje go na pustą kartkę papieru. To o wiele prostsze od odręcznego szkicowania. Perfekcyjnie. Szablonu już nie potrzebuję. Teraz dodam nieco koloru. Podoba ci się Ava? Wow, rewelacja! Dzięki, mamo. Pójdę przygotować się do szkoły. Nie chcę się spóźnić. Miłego dnia, kochanie. Na pewno dostaniesz piątkę. O nie! Poczekaj! Głodna jestem. Muszę coś przekąsić. Nauczycielka zajęta książką. To moja szansa. Zawsze trzymam pod stołem smakołyk na czarną godzinę. Ach, tu jest. Muszę się spieszyć, bo jak zobaczy, to się zdenerwuje. Hej, co tam podjadasz? Nic takiego. Nie wiem, o czym mówisz. Co za bezczelność. Nie zatrzymasz mnie. Ava, wstydziłabyś się. No, wstydzę się, ale przynajmniej nie o pustym żołądku. Niczego nie żałuję. Zapomnijmy o tym niefortunnym incydencie. Jeszcze nie zabiłam głoda. Na szczęście skitrałam tu wcześniej chipsy. Tym się powinnam najeść. Podobno najlepiej chować rzeczy na widoku. Na przykład tutaj. Spokojnie, niczego nie zauważy. Pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Otwórz buzię. O, jak miło. Dziękuję. Zaraz, jak to? Od kiedy mam trzecią rękę? O! Ile razy muszę powtarzać, że na lekcji nie wolno jeść chipsów. Rozumiesz? Och, tak, rozumiem. Że ani słowem nie wspomniała o pączkach. Co tam się dzieje? Ups, odwróć uwagę. Obserwuję cię. Oj tam, i tak ją przechytrzę. Aha, mam cię. Po prostu plecy mnie swędzą. Ava coś kombinuje. Jest przebiegła jak lis, ale nie tak przebiegła jak ja. Wiedziałam, że kiedyś przyda mi się ten manekin. Teraz tylko drobna charakteryzacja. Super, w końcu przestała się na mnie gapić. Aha, tego właśnie szukałam. Taki stres, zasłużyłam na nagrodę. Widzieliście kiedyś piękniejszego pączka? Różowy lukier, posypka. To praktycznie dzieło sztuki. Nawet nie napoczynaj tego pączka. Ostrzegałam cię. Nie! Hej, czemu jesteś łysa? Oddawaj. To niesprawiedliwe. Pewnie sama chcesz go zjeść. Puszczaj, natychmiast, Ava. Gdybyś tylko wkładała równie dużo wysiłku w naukę. Koniec z tym, jasne? Muszę się teraz zająć ocenianiem testów. Co mnie to? Chwileczkę. Mam genialny pomysł.
Na początek narysuję dwa małe kółka. Połączę je kilkoma liniami. Na dole i na górze. Następnie na całej długości narysuję falisty wzorek. I jeszcze bezpośrednio między kółkami. Po naszkicowaniu poprawię długopisem, żeby kształty były wyraźniejsze. Wystarczy trzymać się pierwszego szkicu. Ostrożnie, żeby nie wyjechać poza linię. Okej, nawet przypomina pączek. Potem gumką zetrę pozostałe ślady ołówka. A teraz kolorowanie. Koloruję tylko górny obszar powyżej falistego wzorku. To będzie oczywiście lukrowa polewa. Od samego patrzenia ślinka mi cieknie. Następnie pokoloruję samego pączka. Na ciemno pomarańczowo. Korektor świetnie nadaje się do robienia posypki. Dziabnę tu i ówdzie na lukrze. Warto też trochę zacieniować, po prostu pogrybiając krawędzie. Tak samo zrobię z posypką. Dzięki temu pączek będzie bardziej realistyczny. I gotowe! Czas na drugi etap planu, czyli na ukradkową zamianę. Pączuś jest mój, a w pudełku zostawię obrazek. Huh? Co się dzieje? Mogłabym przysiąc, że coś słyszałam. Coś nie tak? Przecież grzecznie sobie czytam. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oczu. No patrzcie, książki czasami się jednak przydają. Głównie do ukrywania za nimi pączków. No już, lećcie na następne zajęcia. Wreszcie dzieciarnia sobie poszła. Tak długo na to czekałam. Hej, jak to? To nie pączek. Oszukała mnie. Ejwa! Selfie! Wyszło cudownie! Chyba się nie spóźniłem. A skoro mowa o cudach, patrz, to Kevin. Ojej, jak wyglądam? Cześć, Kevin! Siadaj tutaj! Jak fajnie, że jesteś! Już do ciebie idę! Wow, ależ on przystojny! Bylibyśmy świetną parą! Już to widzę! Dom, dwójka dzieci! Super rozkoszne oczywiście! Zaraz, co się stało? To nie tak, jak myślisz. Ta, jasne! Muszę iść. Patrz, no i jestem sam. Hej, Ewa, musisz to zobaczyć. Zostaw mnie w spokoju. Och, co ją ugryzło? Tu jesteś, Ewa. Kupiłam ci loda na patyku. Nic od ciebie nie chcę. Czekoladowy, twój ulubiony. Odczep się. Ale rozpuści się. Wiem, o co ci chodzi. Z Kevinem to... I już jej nie ma. Może mi się to przyda. Najpierw wycięłam kółko z żółtego papieru. Narysuję na nim buźkę. Najlepsze będzie ta ze łzami radości. To klasyk. Wytnę też dwa kolejne kółka, żółte i różowe. Umieszczę je na pierwszej emotce. Na wierzchu narysuję buźkę z serduszkami w oczach. Urocza, prawda? Na to nałożę kolejne dwa kółka i narysuję jeszcze jedną emotkę. Może tym razem smutną buźkę. O, jaka skwaszona mina. Na tym umieszczę różowe kółko. Obrócę i z drugiej strony przykleję patyczek po lodzie. Jak mogła mi to zrobić? Ewa, mam coś dla ciebie. Co tym razem? To jesteś ty. Ale spróbuję cię rozweselić. Bardzo śmieszne. A to jestem ja. Kocham cię. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Weź, bo ludzie patrzą. No i bardzo dobrze. Ważne, że już masz lepszy humor. No, może odrobinkę. Przepraszam, Ewa. Naprawdę nie chciałam, żeby tak to wyszło. O kurczę, patrz. Jesteś taki zabawny, Kevin. Nie w moim typie. Sama to zrobiłaś? Ale słodki. Czuję się zainspirowana tym smakiem. Co się tutaj dzieje? O! Znasz zasady, młoda damo. Żadnych słodyczy. Kto przyjmuje takie ilości cukru? Och, a to co? Wytłumaczysz mi? Fajne, prawda? Sama zrobiłam. To ciekawe. Jak dziś wygląda lekcja? Co do? O, dyrektorka! Słodycze są zabronione. Dostajecie karę. Nie, czekaj. Co to za miejsce? Skoro już przyciągnęłam waszą uwagę, to oznajmiam, że czas chwycić za narzędzia. Będziecie malować ptaszka. To wasze pierwsze artystyczne wyzwanie. Pomyślmy. Ten szalik. To będzie bułka z masłem. Co? Czy to jest to, co myślę?
Uciekaj stąd, głupi ptaku! Przynajmniej mogę wykorzystać tę sytuację. W sumie to mam coś, co może mi pomóc. Ugh. Skąd to się tu wzięło? Nieważne, jak już mówiłam. Ha? Czy to jest jakiś nieśmieszny żart? Okej, nareszcie. To moje rzeczy. Super, kolejna nudna książka. Nie chcę jej. Okulary? Nic z tych rzeczy mi się nie przyda. A co to za matematyka? Niby mam wiedzieć, co to znaczy? Chociaż w sumie. Mogę wykorzystać liczby. Po narysowaniu konturów dodam tutaj kilka magicznych cyfr. I na główce też. Zaczyna wyglądać jak ptaszek, prawda? A teraz czas na kolory. Jak się czujesz, ptaszyno? Będziesz mieć piękne piórka we wszystkich kolorach tęczy. I gotowe. Co pani myśli? Widzi pani tu różne cyferki? Świetna robota. A twoje dzieło? Dorwała mnie fatalna pogoda. Mam tylko to. Fuj! Eni, wygrywasz tę rundę. Oje! To dla mnie? Dzięki! Nie da się pracować w takich warunkach. Mogłam się tego spodziewać. Och, nadchodzi kolejne wyzwanie. Widziałam w życiu mnóstwo jabłek. Wiem, od czego zacząć. Najważniejszy jest idealnie okrągły kształt. Ale gdzie mam narysować ogonek? Koło zajęło całą stronę. Och! Zacznę od nowa. Przydałaby mi się inspiracja. Chwila. Widzę idealne jabłko. Jej uwaga jest odwrócona. Do dzieła! Zaczynam misję jabłko. Jestem uzbrojona i w pełni gotowa. Wystarczy ładne cięcie. Co ona robi? Przestań! Siadaj na miejsce. Przepraszam. Kurczę, byłam tak blisko. Zrobię, co potrafię. Na przykład napiszę jabłko po angielsku. To proste. Momencik. A jeśli podzielę to przez 5, a raczej przez jabłko, to na pewno uda mi się coś stworzyć. Okej, niech ta piątka będzie nieco większa. Kto by pomyślał, że z cyferki można zrobić połówkę jabłka? Nikt by się nie domyślił, że zaczęło się od liczby. Szczególnie, gdy rysunek będzie pokolorowany. Dzięki odpowiedniemu zabarwieniu jabłko wygląda jak prawdziwe. O, jeszcze ogonek. I odrobina cienia. To już ostatnie szlify. Aż mam ochotę je schrupać. Zgadzacie się? Tadam! Skończyłam. Ja też. Ależ realistyczne. A to? Kiepskie. Cóż, wybór jest oczywisty. Brawo, Eni! Wygrałam! O, tak! Zjadłabym sobie prawdziwe jabłko. Ja też. Och, ktoś już je pogryzł. Fuj! Ha! Dobrze, że moje jest nienaruszone. Och, mój ukochany psiaku! Jesteś taki śliczny! W sumie to może go narysujecie? Natychmiast! Och, do dzieła! Jestem ekspertką od piesków! Wystarczy głowa, tułów i 4 łapy! Ale wygląda trochę nudno, prawda? Och, spróbuję jeszcze raz! Chyba powinien być większy! Och, nadal słabo! Och, nie! Okropnie! Och! Hej! Co? Uspokój się. Hej, chyba mam pomysł. Mogę wykorzystać dłoń jako szablon. A kiedy już stworzę kontury, będę mogła zająć się szczegółami. Zobaczycie, to będzie super. Widzicie? A teraz wystarczy pokolorować. Ten psiaczek będzie brązowy. A język oczywiście ma różowy. To psi znak rozpoznawczy. Tada! Podoba się pani?
Cóż za uderzające podobieństwo! A jak twoje dzieło? Eni? Co? Ach, nie masz rysunku? To oznacza, że pani Emma wygrała. Och, wyglądają pysznie, dziękuję. To czekoladowe pieski. Zacznę od tego. Wydaje się smaczny. Ale kremowy. To nie fair. Uspokój się, kochana. Weź sobie jednego. Och, naprawdę? Dziękuję. No tak. Czas na odrobinę realizmu. Drogie panie? Hej! O! Przepraszamy. Czy mamy narysować dłoń? Nie ma sprawy. Mam plan. Spójrzmy. Ta ręka może się nada. Ale ta jest o wiele lepsza. O tak! To moja pomocna dłoń. Muszę tylko odrysować jej kształt. Na pewno wygram tę rundę. Hej, niech pani spojrzy. Chwileczkę. Serio? No dobra. To całkiem fajna zabawa. W sumie to już wiem. Grzeczna dziewczynka. Eni? To było dziwne. Jest tam jakiś wosk? Ej, przestań, próbuję się skupić. Och. Moment, wiesz co? To może mi się przydać. Tworząc sztukę trzeba się inspirować, a nie kopiować. A te wygięte palce pobudziły moją kreatywność. Czerwone paznokcie zawsze są piękne, prawda? Rysunek zaczyna nabierać kształtu i koloru. Skończone. Gdzie ona poszła? Och, no dobrze. Hej, pokazujcie. Okej. Wow, jak ona to zrobiła? Moje dzieło wygląda przy tym fatalnie. Ech. Ojej. Niesamowite. Co ona pokazuje? Żeby przynieść moją nagrodę. Wow, coś wspaniałego. Jestem królową sztuki. Zazdrościsz? Dobra robota. Nawet o tym nie myśl. Witajcie, dziewczęta. Potraficie to narysować? No to do roboty. To będzie bułka z masłem. Aha! Wybieram róż jako kolor przewodni. O, tak! Najpierw narysuję kubeczek. Uwielbiam barwę gumy balonowej. Och, nawet nie wzięła pod uwagę wymiarów. To chyba jakieś 10 centymetrów. A teraz najpyszniejsza część. Mniam! Chociaż może zielony to kiepski wybór? Och! Tak? Czy to mają być lody? Wow! Nie o to mi chodziło! Chciałaś coś zielonego, prawda? Amatorska pomyłka. Ja stawiam na realizm. Zacznę od dużych, kremowych gałek. Kolor zawsze zostawiam na koniec. Najpierw trzeba stworzyć porządny szkic. Rozumiesz, o co mi chodzi? Liczą się również detale. Widzisz, to są lody. Na kubku nawet jest taki napis. A teraz czas na wypełnienie. Aż robię się głodna. Tak się dzieje, kiedy bierzesz na poważnie swoje rysunki. Prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka drobiazgów. I już, skończyłam. Oto uczta dla oczu. O, niech spojrzę. To się nazywa dzieło sztuki? Proszę! Tak? Wow! Rysunek zamienił się w prawdziwe lody. To chyba najlepsza nagroda. Ach, co za tortury! Przecież nawet nie lubię brokułów. Fuj, smakuje jak drzewo. Kto chce wziąć udział w konkursie? Zapraszamy wszystkich! Poza tobą! Idź stąd! Fuj! O, od razu lepiej! Czyja to fura? Proszę się nie martwić, już otwieram! Proszę bardzo, ostrożnie! Ach, ta podróż trwała wieczność! Będę zaszczycona, jeśli weźmiesz ulotkę! Precz! Co to jest?
Zaproszenie na konkurs plastyczny? Nie! Po co wiatr w ogóle istnieje? Nic tu nie ma! Co to? Konkurs plastyczny? O, dzięki! Oddawaj to! Popatrz, co narobiłaś! Chyba obie tam trafią. Dobrze, gotowi do pracy twórczej? Na rozgrzewkę będzie tęcza. Tęcza, tak? Też mi rozgrzewka. Już wiem. W końcu przyda się moja torba z rzeczami. Zobaczmy. O! Hej, maluchu. O! Nie! O, dobra myszka. Tego właśnie szukałam. Pora na odrobinę magii. Zamienię te trzy kolory w całą tęczę. Zrobię kilka planek. Gotowe. Cóż, nie całkiem. Fajnie. Teraz to wypróbuję. Jakie to przyjemne, co nie? Warto wykorzystać to, co się ma. Proszę. Oj, trochę się ubrudził. Teraz wystarczy odkleić taśmę. Nie ma to jak gładka, prosta linia. A właściwie trzy proste linie. Gotowe. Dzięki za pomoc. Robi wrażenie, prawda? Jest całkiem w porządku. Dam radę. Halo? Czy wszystko muszę robić sama? Jakie ładne. Odejdź. Potrzebuję przestrzeni, żeby tworzyć. Ciekawe. Haha. Oczywiście. Niech wszyscy patrzą i się uczą. Pięknie dobrane kolory, prawda? Poczekaj, aż zobaczysz, co dalej. Widzisz, czasami też pracuję. Kiedy wszystko skończymy, zostanie nam piękny tęczowy piasek. Patrz, jakie intensywne barwy. Tada! Właściwie to bardzo fajne. Ale jeszcze nie skończyłam. To tańczący tęczowy ludzik. To dodaje mu charakteru, prawda? I co? Obydwa są ciekawe. Dlatego obie wygrywacie. Niech będzie. Dałam w końcu jakieś zadanie. Aha. O, gadżet, kumacie, go. Gadżet, tak? Proszę bardzo. Wiem, do kogo zadzwonić. O, już jest. Fajny, prawda? Ale mogę go nastawić. Świetnie. Weźmy się do pracy, dobrze? I start. Dobrze, tak jest. Czy ja widzę to, co myślę? Tak, fajny jest, wiem. Rysuj śmiało, mały. Każdy artysta potrzebuje inspiracji, więc proszę. Dasz sobie radę z kociątkiem? Bez problemu. Zawsze można liczyć na to, że narysuję idealny okrąg. Poznajecie już? Dajmy mu chwilę. Dopiero zaczął. Spójrzcie na te idealne linie. Co to ma być? Nie zgadzam się. Czy roboty potrafią tworzyć? Na to wygląda. Ach, sio. Chyba już gotowe. I oczywiście wyszło idealnie. Widzicie? Cóż, ja też coś potrafię. Wystarczy wyciąć odpowiedni kształt. Zobaczmy. Odrobina montażu. I gotowe. Kawałek plastiku i zdjęcie w telefonie. Cyk. Można odrysowywać. Bardzo pomysłowe, prawda? Zaradność zawsze popłaca. Prawie gotowe. Bardzo fajnie wygląda. Chyba.
słabe. I kto wygrywa? Z oczywistych przyczyn Naomi! Niemożliwe. Okazuje się, że warto być pomysłowym. Głupi robot! Twoje miejsce jest w śmietniku, słyszysz? Nie, ty do śmietnika. Ach. Co? Narysowałeś coś dla mnie? To ma być śmieszne? Technologia mnie zawiodła. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości.